Witam ponownie. Ostatnio pokazywałem reakcję redukcji kwasu azotowego do hydroksyloaminy i pokazywałem, że taka reakcja zachodzi, czyli bardzo głęboka redukcja kwasu na zimnym, rozcieńczonym kwasie. No to dziś zobaczymy, jak wyglądają reakcje różnych metali z kwasem w trochę większych stężeniach. Wspominałem też, że w takich warunkach, jak wyższe stężenia, kwas reaguje szybciej, reaguje się też znacznie mniej, gdyż żeby doszła pełna redukcja, która zachodzi etapami, to jest do tego potrzebny czas, więc niższe stężenie, niższa temperatura sprzyjają głębszej redukcji. Tutaj mam kwas, co prawda technicznie 52%, czyli nie całkiem stężony, ale w zachowaniu zbliżony do stężonego. Stężony kwas azotowy ma około 67% i jest to azeotop. To jest stężony. Jest jeszcze kwas azotowy dymiący, który jest 100% kwasem azotowym. Akurat go w tej chwili nie mam, aczkolwiek mogę się postarać zrobić i ewentualnie pokazać, jak działa taki naprawdę prawdziwy kwas azotowy. Kwas azotowy jest utleniaczem, wobec czego utlenia oczywiście wiele metali, ale gdybyśmy popatrzyli na tablicę potencjałów, na szereg reakcji redox, czy tam był ogniw, to reszta kwasu azotowego ma wyższy potencjał niż wodór, prawda? A zachodzą te reakcje, są uprzywilejowane, które dzieli wyższa różnica potencjałów. W takim razie redukować będzie się ta grupa, a nie ten wodór. Proszę Państwa, przygotowałem też 10 metali, czy 9? 9 chyba. Najszlachetniejsza jest rtęć, potem srebro, miedź, idziemy wzdłuż szeregu napięciowego, cyna, ołów, żelazo, cynk, glin i magnez. No takich metali jak miedź, czy jak wapni, czy sód już tutaj nie będziemy wrzucać, bo nie będziemy się narażać na wybuch, aczkolwiek powiem słownie mniej więcej, czego należy się spodziewać. Wleję do każdej z probówki po trochę kwasu. Ta kartka jest tutaj po to, żeby lepiej było widać wydzielający się gaz, który powinien być, no myślę, że część wie, że powinien to być gaz brunatny z kwasu stężonego. Gdyby Was zapytać, gdzie jest granica między kwasem stężonym a rozcieńczonym, nie ma takowej, bo kwas wystarczy, że rozcieńczymy go, nie wiem, z 67 do 62% i już będzie rozcieńczony, więc nie ma takowej. Ja bym wolał używać osobiście określeń o wysokim stężeniu i o niskim stężeniu, bo to jest bardziej... O, udało mi się nabrać kropelkę rtęci. No i zobaczymy. Zaczyna się coś dziać, poczekamy chwilę. No miedź jest metalem szlachetnym, więc będzie reagować wolniej niż na przykład inne metale. Tu mamy srebro, takie troszkę rozdrobnione, więc duża powierzchnia będzie sprzyjała dużej szybkości reakcji. O! Jeszcze troszkę. Poczekamy. O, już myślę, że widać, że wydziela się brunatny gaz. Co prawda tempo nie jest może jakoś specjalnie imponujące, ale generalnie widać na tym tle, że zaczyna się wydzielać brunatny gaz. No to wróćmy, co tu jeszcze mamy. Miedź. Kwas jeszcze musi też poradzić sobie z warstewką tlenków, które są na powierzchni metali, więc na początku reakcja biegnie wolniej, to jest raz, a dwa to, widać, że zaczyna biec coraz szybciej, a drugi powód to jest taki, że wydzielające się tlenki azotu działają katalitycznie na te reakcje, czyli mamy przypadek autokatalizy. O, proszę zobaczyć, jak to sobie zaczyna teraz ładnie iść. No i widać wydzielający się brunatny dwutlenek azotu. Dlatego też siedzimy pod wyciągiem. No dobrze, weźmy sobie następny metal, czyli cynę. Mam tutaj cynę w postaci takich kryształków. O, proszę popatrzeć. Cyna jest metalem, który ma potencjał ujemny, więc wypiera wodór z kwasu. Czy widzimy wodór? No raczej nie. To wrzućmy ołów. Ołów nas może czekać mała niespodzianka.
Ale zobaczymy, czy... O, spadło, ale to nic. No i troszkę poczekamy. Tu miecie, jak widać, całkiem żywo reaguje. Cyna przereagowała wręcz w mieniu oka. Ten biały osad to jest dwutlenek cyny, albo po prostu uwodniony dwutlenek cyny, zwany też kwasem cynowym. Dlatego, że kwas azotowy redukuje swoją grupę, resztę kwasową i utlenia metale najpierw do tlenku, a dopiero potem w następnej reakcji tlenek przechodzi w sól. Tutaj w ołowiu nic się nie dzieje, gdyż nastąpiło zjawisko takiej pseudopasywacji, bo to nie jest pełna pasywacja, po prostu azotan ołowiu jest słabo rozpuszczalny w kwasie azotowym przez efekt wspólnego jonu. To tak samo chlorek sodu jest prawie że nierozpuszczalny w kwasie solnym. Więc po prostu reakcja nie zachodzi, byśmy to musieli troszkę podgrzać. No w praktyce nie zachodzi, bo gdyby to zostawić do jutra, to oczywiście byśmy zauważyli, że jednak się tutaj zmiana jakaś nastąpiła. Może sobie kwas przestawimy. Co dalej mamy? Żelazo. Następny metal o potencjale mniejszym niż wodór. No i proszę zobaczyć. Wydziela się także brunatny gaz, czyli tlenek azotu. To jest następny metal nieszlachetny, już w tej chwili trzeci, gdyż na miedzi skończyliśmy metale szlachetne. No to wrzucimy cynk. Cynk w postaci takich granulek mam, trochę pokryty tlenkiem. Poczekamy, aż kwas sobie z nim zacznie radzić. I proszę popatrzeć również o. Jak żywo sobie reaguje. Im większa jest różnica potencjału, w tym reakcja powinna iść szybciej. A schodzimy do coraz większej różnicy potencjałów. I teraz, co nam jeszcze zostało? Glin. No to wrzucimy sobie ten glin w postaci takich pociętej blaszki i proszę popatrzeć, nic się nie dzieje. Żelazo, które jest tutaj, rozpuściło się w takim 50% kwasie. Mówi się o pasywacji żelaza, ale tak naprawdę żelazo wymaga naprawdę dużych stężeń, żeby się spasywować. Aha, i brakło mi tutaj probówek z tej strony, no to sobie weźmiemy może gdzieś z tyłu jedną. Dolejemy troszkę kwasu i wrzucimy magnez. Magnez, czyli metal, też bardzo reaktywny. Mamy jeszcze większą różnicę potencjałów. O! Proszę popatrzeć, również wydziela się dwutlenek azotu. I proszę Państwa, po co ja to wszystko pokazuję? Bo w podręcznikach, albo i też nauczyciele, bardzo często mówią, że jak metal szlachetny, to wydziela się dwutlenek azotu. Nie, proszę Państwa, bo byłaby to jakaś w chemii magia, gdyby kwas azotowy działał z jednymi metalami tak, a z innymi inaczej. Bo kwas nie wie, co to są metale szlachetne i nieszlachetne. Metale też nie wiedzą, że są szlachetne albo nieszlachetne, wobec czego z wszystkimi reaguje tak samo, tylko po prostu szereg elektrochemiczny decyduje o tym, czy on ma siłę dany metal utlenić, czy nie. Tutaj cynk się jeszcze roztwarza, bo to była gruda, więc troszkę sobie potrwa. Tutaj rtęć, która nie była zbyt czysta, bo się zabarwiło na kolor zielony. Tutaj miedź się roztworzyła, dała niebieski kolor. Początkowo to było zielone właśnie przez to intensywne wydzielanie się tych tlenków. Teraz reakcja zdecydowanie już zwolniła, no to mamy kolor zielony. Proszę Państwa, no i teraz przypadek glinu, gdzie nic się nie dzieje. Ta strużynka, jak sobie tam była, tak sobie jest. Nie widać żadnych pęcherzyków nawet. Tu mamy zalany kwasem azotowym glin, który stoi tutaj od około 2 dób, więc widać, że nic się z nim nie dzieje. Mówi się o pasywacji glinu w kwasie azotowym, ale to nie jest prawda. Glin jest pasywny już na powietrzu. Dlatego takie metale, właśnie jak glin, nie zachodzą żadne objawy reakcji. W przeciwieństwie do na przykład ołowiu, ołów zdecydowanie ściemniał i nawet w tej chwili widać, że się zaczyna pokrywać kryształkami. Chociaż nie wiem, czy to będzie widać na filmiku, że tutaj zaczyna coś delikatnie połyskiwać na jego powierzchni. No, żelazo nam się roztworzyło. Mamy tutaj azotan żelaza 3 w tej chwili. Cynk. No dobrze. To może rozcieńczymy sobie trochę tego kwasu i zrobimy jeszcze kilka reakcji.